7 grudnia 2022 roku, chciałem powiedzieć 2012. Więc mamy już 7 grudnia, kochani. Środa, zapraszam. Więc tak, dzisiaj sobie przeczytamy z 24 godzin. Nie będę znowu całego tekstu czytał. Tutaj na dzisiaj czytamy o tym, że zapicia się zdarzają i ogólnie, jeżeli komuś zdarzy się taka wpadka, no to jednak, kurde, bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, żeby tego nie, 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 nie utrzymywać gdzieś wiecie, w świecie, w jakiejś tajemnicy. Wiem, bywało wśród niektórych znajomych ze wspólnoty, którzy robili coś takiego, że na przykład przez Czasami na mityngach pada takie pytanie, czy ktoś ma abstynencję krótszą niż jeden miesiąc i ludzie na przykład albo przychodzili później na mitingi w sensie się spóźniali, kiedy już było po tym, takie wiecie kombinacje, albo przez miesiąc w ogóle na mityngi nie chodzili, byle by nie ukryć. To jest ogólnie bez sensu, nie? bo to wiecie, noszenie takiej tajemnicy to jest tak ogromny ciężar, że to prędzej czy później pchnie nas do picia, no bo będzie trzeba sobie po prostu z tym napięciem jakoś poradzić, a alkoholiki, jakie znają sposoby na to, żeby rozładować napięcie, oczywiście wiadomo, nie? przede wszystkim, no bo poza tym jeszcze są inne uzależnienia. I więc tu to jest bardzo istotne, natomiast też od strony osób, które już tam nie trzeźwieją, czy co, znaczy, które trzeźwieją, czy mamy coś takiego, że jednak akceptujemy, tolerujemy to, że komuś się zdarzyło, że zapił po prostu. bo to jest niezwykle ważne kurde no, żeby nie wyśmiewać, czy nie wypominać. I tu jakby w książce skupiamy się oczywiście na wspólnocie, A, ale ja bym pociągnął temat jak najbardziej dalej, czy... Jak jest w domu? Czy w domu potrafimy, jeżeli nie wiem, ktoś coś głupiego zrobi, co, komuś się coś nie uda? Wiecie, jeszcze współma, współmałżonkom czy tam partnerom, partnerkom to jesteśmy w stanie wiele wybaczyć, nie? Ale dzieciakom naszym, jak coś się noga powinie, to często wiecie, jest doładowane do pieca, nie? Skrzydła podcięte. Czy potrafimy się użrać więzor? Czasami, żeby po prostu nie skomentować i nie powiedzieć, nie dopiec. Nie? A już najważniejsze, żeby nie wywalać, wiecie, flaków i brudów sprzed lat, bo to, to jest w ogóle słabe. Nie? Bo jak kończą się argumenty jakiekolwiek na to, żebym ja komuś chciał dopiec, coś powiedzieć, no to zawsze można trochę gówna z przeszłości wyjąć, nie? Na stum, no bo wiadomo, nie? to zawsze się coś znajdzie. Czy, macie, czy mamy taką postawę? Kochani, dajcie znać. Z podejściem, że jednak staramy się na tych wpadkach nie wiecie, nie, nie opierać swojego zdania, nie, nie wlekać, nie wypominać i nie wyciągać różnych brudów. Bo po co właściwie? Nie? Co to da, co to zmieni? Dajcie znać w komentarzach, jak to jest u Was, ale uważam, że to jest jednak niezwykle ważna postawa, żeby tego syfu nie wyciągać. Wystarczy pomyśleć, jak my byśmy się czuli, gdyby nam na każdym kroku wyciągano różne brudy. A myślę, że byłoby sporo do opowiedzenia. Kochani, dobrego dzionka i do jutra. Cześć!